Naprawdę dobrze, z widokiem na morze, góry bardzo blisko, jakieś wysepki. Kurde, no mega by tutaj było, gdyby tylko nie taka pogoda. Pamiętajcie na przyszłość, że rano alkoholu nie kupicie. Rano do godziny 11 w 7-Eleven alkoholu kupić się nie da. Oczywiście musisz wyglądać idealnie do vloga, no musisz wyglądać idealnie. Co to za uszy się ładują? Moje. Twoje uszy? One, mogę pokazać, co robią? Świecą twoje uszy. To tak, ale chcę pokazać, jak świecą. To szybko, szybko. Tak, a teraz chyba się nie mogą wyświecić, bo się ładują. No dobra. To właśnie, pokażemy. Dobra, tu jeszcze ostatni rzut na pokój. No, jeszcze raz powtórzę się, to łóżko jest po prostu wybitnie wielkie. 10 metrów kwadratowych. Nie wiem, drugiego takiego nie widziałem. No, tu by mogło się w 5 osób wyspać na tym łóżku. Serio, naprawdę bardzo duże. Naprawdę bardzo duże. Telewizor gra. O, jakie tutaj fajne muzyki lecą. Mamy pokój na parterze i mamy wyjście takie tutaj ładne na dwór, ale nie mamy widoków na morze. Nie mamy widoków na morze, ale mamy widok na... ładne domy, palmy i takie tam. Można sobie tutaj wyjść, tylko nie chcę w tych klapkach dalej iść. Nie ma co za bardzo tu pokazywać, jest tylko po prostu dużo palm, jest ładny ogród i tam się dzieje i dzieje i dzieje. To widzieliście wczoraj w poprzednim odcinku, do którego was bardzo zapraszam, bo zobaczycie tutaj cały ten obiekt. Jest naprawdę duży i warto się tutaj zatrzymać podczas podróży, na przykład samochodem z Phuket do Bangkoku lub na odwrót gdzieś tam z okolic Bangkoku, Pattayi, tak jak my, na Phuket. Jest to naprawdę fajne miejsce w połowie trasy, w którym można się zatrzymać, odpocząć i w drugi dzień jechać dalej. A przy okazji zobaczyć fajną okolicę, plażę, morze, no i jest tutaj trochę atrakcji. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że jak jedziecie od razu po takich schodkach, tam jest drzewo z różową plumerią. A, no, drzewo jest z różową plumerią, możecie sobie jeszcze pozbierać kwiatuszki. I później ustroić wannę, tak jak Emma, nie? Na przykład. Wanna jest ogromna. Wanna jest ogromna. Tak, wannę też było widać w poprzednim odcinku, także zapraszamy. Może warto wtrącić jeszcze jedno zdanie na temat tego hotelu. My nie wiedzieliśmy, jesteśmy tutaj pierwszy raz, nie sprawdzaliśmy nigdzie, jak ten hotel wygląda, czy warto wziąć jakiś inny pokój, czy nie warto. My wzięliśmy po prostu pierwszy lepszy, jaki był dostępny. No i mamy właśnie tutaj z widokiem, tak jak mówię, na ulicę. Ale myślę, że warto dopłacić około 50-60 zł za dobę i wziąć pokój z widokiem na plażę, na morze, na ogród, bo jest taka to chyba jest taka nowsza część. Myślę, że chyba warto. No kurczę, tak ładniej, przyjemniej tam jest z tamtej strony. Ale mówię, no nie wiedzieliśmy, teraz już byśmy wiedzieli, który pokój zarezerwować, także zostawcie łapkę w górę za tą dobrą radę. Toyota gotowa do wyjazdu. Wszystko już powkładane. Checkout zrobiony. Jedziemy dalej. Jedziemy na Phuket. Kurczę, jakie tutaj są tereny. To jest po prostu niesamowite. No, jedno z piękniejszych miejsc, które tutaj widzieliśmy. Co prawda już się to kończą, bo zanim wziąłem telefon i zdecydowałem się nagrywać, to jest już troszeczkę mniej tego wszystkiego, ale i tak jest czadowo. Naprawdę tu jest czadowo. Troszeczkę właśnie muzyka mnie przekrzykuje, ale w sumie ona nawet tutaj pasuje do tego klimatu. Kurczę, kałuże, bo lekko zaczęło padać, a to jeszcze na pewno z nocy zostały, ale jest po prostu tak egzotycznie, jest tak dużo palm, jest tak, kurczę, krowy chodzą sobie po podwórkach, no kurczaki przez drogę przebiegają, kurczę, no dla mnie to jest naprawdę mega czadowo, naprawdę tu jest niesamowicie. Tylko pogoda troszeczkę nie dopisała, ale tak, to jest wow, po prostu pięknie. Patrzcie, to jest pięknie. Siemano, siemano, 4 godziny trasy za nami, jeszcze 2 przed nami. No, już zmęczeni jesteśmy, no bo już drugi dzień w trasie, dzisiaj już też 4 godziny. W sumie nic nie jedliśmy, ja tylko troszkę rano, a Dorota ze mną to w ogóle praktycznie nic, totalnie. Mokry jestem, bo sobie mój się umyłem, żeby się trochę orzeźwić. Oj. No i tak jakoś pomalutku trasa leci. Co, już idę. A to takie jakieś fajne rzeczy porobione. Co chcesz pokazać? Jaszczurkę?
Jest mała, ma długi ogon? Gdzie? O Jezu, jaka malutka. To jaki ma ogon? Nikt jej nie zobaczy. Jak byście ją w ogóle szczaiły? No, długi ma, bardzo długi i cienki, ale to nawet chyba nie widać. Chociaż może ktoś zobaczy, ale no nie wiem. Tutaj co? Nie wiem. No. A to takie jakieś wodospadziki porobili? Takie coś? No taki ładny stawik. O. Emi, jak blueberry? Pyszne. Pyszne? Nawet ma kubeczek z swoją nazwą. Tak? Ze swoją nazwą ma kubeczek? Ja wcinam taką pierś kurczaka. Powiem wam, że tu akurat nie widać, jaka ona jest, ale jest naprawdę przepyszna. Ale jeszcze co najlepsze, to ja nie widziałem za bardzo takiej piersi, bo ona jest taka jakby tym. No taka trochę wędzona, ale tak jakby owinięta wcześniej taką dratwą. I teraz jakby to jest zerwane, no takie właśnie z wędzarni. No jestem naprawdę w szoku, bo nigdzie tego wcześniej nie widziałem. Ani za bardzo na Phuket, ani w Pattaya nie widziałem takich piersi. I to jest naprawdę taka ładna, kurczę, piersi.